Działo się to w niecodziennej scenerii, w górach, w których człowiek znajduje nie tylko wypoczynek, ale też bliski kontakt z Bogiem, który w górach mieszka.
figurami tysięcy, które o 9:00 też na wieki seksualnym Matki Bożej Fatimskiej na przedstawieniu gdzie dokonał konfederacji kościoła południe uda się do kościoła świętej rodziny w okresie z dziećmi, które w tym roku przyjęły pierwszą komunię świętą, a po południu uda się do sanktuarium Maryjnego w Ludźmierzu. Żegnamy się z tą niecodzienną atmosferą największej świątyni dzisiaj w Polsce pod wielką krocią Zakopanem. Do usłyszenia mówią Państwo ksiądz Andrzej Baczyński i Janusz Tejfie. Zakończyła się dzisiejsza Eucharystia z Ojcem Świętym.